Z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Bardzo się cieszę, że udało się dzisiaj złapać taki fajny, słoneczny wieczór, że mam piękne światło i nie muszę posługiwać się moim profesjonalnym naświetlaczem, który dotychczas mi pomagał w tych nagraniach. Bo dzisiaj chcemy mówić o pobożności. Pobożność, którą wielu ludzi niestety myli z religijnością, a to przecież nie to samo. Religijność może być niestety czymś zupełnie pozbawionym ducha właśnie. Można mówić o religijności trupa. I w Starym i Nowym Testamencie jest wiele fragmentów, gdy Pan Bóg piętnuje taką religijność bez ducha. U Izajasza możemy nawet przeczytać, że Pan Bóg brzydzi się wydeptywaniem ścieżek do świątyni, tymi wszystkimi świętami, które są tylko czczeniem wargami. I takiej pobożności chcielibyśmy uniknąć. Pobożność jest wielkim darem. I zły duch wie o tym, dlatego próbuje ją nam wydrzeć, próbuje ją nam zabrać. Chociażby w taki sposób, że prowokuje te wszystkie spory o to, czy mamy liturgię przeżywać w taki sposób, czy w taki. Ta niekończąca się dyskusja o przyjmowaniu Komunii Świętej, o tym, czy wolno śpiewać tę pieśń, czy tylko tę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jedyną zasadę, jaką Pan Jezus wypowiada odnośnie kultu, odnośnie tego, jak należy czcić Boga, to słowa, byśmy czcili Go w duchu i prawdzie. Czy ja czczę Pana Boga w duchu i prawdzie? Czy moja pobożność rozjaśnia moje oblicze? Tak jak światło można rozszczepić na wiele różnych kolorów, tak myślę, że ten dar pobożności może mienić się różnymi kolorami owoców Ducha Świętego. I ten, kto ma w sobie prawdziwą pobożność, ten będzie miał w sobie i radość, i pokój, i opanowanie, i cierpliwość, a nade wszystko będzie miał w sobie miłość, i to tę najważniejszą miłość, miłość do Boga, miłość, która pozwala trwać na modlitwie, na łączności nieustannej z naszym dobrym Ojcem. Bohaterką dzisiejszego rozważania chciałbym uczynić autorkę słów. Modlić się to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. Świętą, która w ciele Kościoła, w tym organizmie Kościoła, chciała być sercem, chciała być miłością. I myślę, że była święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana Tereską również, doktor Kościoła. Może zmarła w wieku 24 lat, dokonała naprawdę wielkich rzeczy i to, co nam zostawiła w swoich pismach, ta jej mała droga, droga najprawdziwszej, najszczerszej pobożności, przepełnionej miłością, może być dla nas najprawdziwszym wzorem. Boże, prosimy Cię, tchnij w nas swojego ducha. Ducha, który ożywi nasze modlitwy, nasze przeżywanie Eucharystii, nasze czytanie Słowa. Ducha, który poniesie nas do Ciebie. Ducha, który rozpali nasze serca prawdziwą pobożnością, gorliwą miłością, szczerą radością. Prosimy, spraw, by nasze oblicza po spotkaniu z Tobą jaśniały, dając świadectwo wszystkim ludziom Twojej wielkiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo, Matko pięknej miłości, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Czcigodny Sługo Boży Mateuszu Talbocie, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta Klaro, módl się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Służebnico Boża Emilio Wojtyłowa, módl się za nami. Święta Teresko, Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Cisza krzykiem.